Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł. I pomagali mu zamyślenia i żołowie, tak już też i u Barabasza był uwiedziony od onego zamyślenia. A gdym połaczał i nie prosto szpiwę lub prawdę ewangelisty, rzekł mi zarówno przed wszystkim, jak to będę odszedłem, powiem skórze wiesz, a nie wniosku. Pismo Święte, jak dobrze wiemy, jest świętą księgą chrześcijan. A powiedział jeden z ojców Kościoła, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Więc jeśli chcemy naprawdę wierzyć w Jezusa, który jest prawdziwym Bogiem i człowiekiem, to musimy poznać Pismo Święte, żeby wiedzieć, kim On naprawdę jest. Ci, co nie czytają Pisma Świętego, a im się wydaje, że znają Pismo Święte, to trudno powiedzieć, w jakiego Chrystusa wierzą. Więc tak naprawdę jest to nie tylko obowiązek czytania Pisma Świętego, ale potrzeba duszy. Jak czytamy Pismo Święte, to możemy się rozkoszować Słowem Bożym. A uczy nas chociażby prorok Izajasz, że Słowo Boże dotyka człowieka aż do wnętrzności, do kości i potrafi tego człowieka zmienić. Czyli wtedy, kiedy człowiek czyta Pismo Święte, może się nawrócić. I to nie dzięki własnym staraniom, bo nie o to chodzi, ale dzięki Bożej łasce. Też mówią bibliści, że nie tylko my czytamy Pismo Święte, ale Pismo Święte czyta nas. To znaczy, kiedy ja czytam Pismo Święte i widzę historię różnych osób opisane w Piśmie Świętym, czy całą historię zbawienia, to zaczynam widzieć siebie w tych wydarzeniach, a więc mogę siebie zrozumieć. I wtedy rzeczywiście ta łaska wiary mnie dotyka. Pismo Święte można czytać na wiele sposobów. Począwszy od takich oficjalnych, kiedy muszę znać języki oryginalne, sięgnąć do tekstu oryginalnego, mieć znajomość pewnych zasad interpretacji, czy to chociażby w sensie literackim, czy w sensie teologicznym, ale to potrzebne to jest bardziej, powiedzmy, dla wykładowców Pisma Świętego, nawet i może dla tych, którzy mówią kazania, czy jakieś rekolekcje. Niemniej jednak chodzi o to, by Słowo Boże czytać jako Słowo skierowane dokładnie do mnie. Ostatnio papież Franciszek bardzo pięknie powiedział, że trzeba mieć Pismo Święte albo w kieszeni, albo traktować jak telefon, czyli za każdym razem sięgać po właśnie to Pismo Święte. Więc myślę, że dobrze by było, gdyby potraktować i czytać Pismo Święte, jakby ktoś do mnie wysłał list. Od dawien dawna mówiono, że Pismo Święte jest takim listem do wierzących, no ale być może współcześni już nie wiedzą, co to jest list, który przychodzi pocztą, można otworzyć, popatrzeć na sam tekst, tej kartki dotknąć, dopiero przeczytać. Większość ma SMS-y, więc, czy maile i szybko jesteśmy w stanie te informacje jakoś tak przetworzyć, a nie zachwycamy się, powiedzmy, samą formą tego słowa. A Pismo Święte jest czymś takim, że patrzymy na tekst, możemy kilka razy do niego powrócić, przeżywać, interpretować, zobaczyć tego kogoś, kto do mnie pisze i zobaczyć, co ten ktoś ode mnie chce. I wtedy, jeżeli tak czytam Pismo Święte, nawet jeżeli fragmentami, niekoniecznie kartka po kartce, tylko wyrywane gdzieś tam z kontekstu nawet zdania, to zawsze to słowo do mnie trafi. Dlatego myślę, że dobrze byłoby pójść za tym słowem papieża Franciszka i potraktować Pismo Święte nie jak telefon, ale potraktujmy, że telefon jest Pismem Świętym. Jest taka piękna aplikacja, a właściwie jest ich kilka, Pismo Święte na telefon, gdzie można się cały tekst biblijny szukać sobie księgami, fragmentami, czy poprzez słowa klucze. Albo można sobie taką aplikację też wgrać do telefonu, gdzie na przykład mamy codziennie SMS z krótkim fragmentem Słowa Bożego. I wtedy traktujemy to jako wiadomość, wiadomo od kogo, od Pana Jezusa. Czytamy sobie taki SMS, na przykład fragment Pan Jezus zmartwychwstał. I już ta wiadomość mnie jakoś to może pocieszyć. Więc dobrze byłoby traktować Pismo Święte jako osobista relacja moja z Jezusem, ale też i jako zobaczenie siebie w tych wydarzeniach, które się dzieją w historii zbawienia. W pełni
niedzielę w ramach Niedzieli Biblijnej i 9 Tygodnia Biblijnego będzie po raz pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego i przewidziano, by czytać fragmenty Listu do Galatów. I rzeczywiście chodzi o to, by ten taki zryw narodowy, żeby chociaż na moment, przez ten jeden dzień, na ten chociażby parę sekund sięgnąć do Pisma Świętego, to jest to okazja, by zobaczyć coś, co jest sednem naszej wiary. Bo Pismo Święte to jest to objawienie, które Pan Bóg nam daje i dzięki temu objawieniu możemy wierzyć. I po to się czyta, nie jak opowieść, chociażby starą baśń czy jakąkolwiek inną, tylko po to się czyta Pismo Święte, by coś zadrgało w duszy. I wtedy rzeczywiście człowiek jest w stanie się nawrócić. Ja myślę, że wielu ludzi, którzy może gdzieś przez przypadek sięgnęli do Pisma Świętego, może z nudów otworzyli to Pismo Święte i zaczęli czytać, zobaczyli, że tam jest głębia. To nie jest tylko opis historii Jezusa, opis historii narodu wybranego, ale ten Jezus na tych kartach mówi do mnie. I wtedy być może właśnie ta Boża łaska dotyka. To, co mówiłem wcześniej, gdy my czytamy Pismo Święte, ono czyta nas. I wtedy się dokonuje cud nawrócenia. Ale najpierw trzeba fizycznie sięgnąć do Pisma Świętego, wziąć do ręki, otworzyć tą jedną stronicę czy drugą, albo powiedzmy poprzez inne media, chociażby teraz elektroniczne, i zobaczyć, czy to Słowo Boże jest do mnie skierowane, bo ono jest do mnie skierowane. Tylko trzeba je przeczytać i tym Słowem żyć. Skoro w tamtym roku mówiliśmy o Chrzcie Świętym, no bo wiadomo, rocznica przepiękna, gdyby nie chrzest Polski w Polsce, być może byłoby teraz zupełnie inaczej. Chrzest też w sensie teologicznym, sakramentalnym jest tym momentem wyjściowym, to przecież List do Galatów właśnie o tym mówi. Poprzez chrzest my jesteśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. I być może ta prawda, to życie tą prawdą o zmartwychwstaniu, to właśnie List do Galatów nam przypomni, że tu się wszystko zaczyna. To nie jest tak, że my wierzymy w jakiegoś tam Jezusa. My wierzymy w Jezusa zmartwychwstałego, tego, który nas odkupił i który sprawił, że my jesteśmy już innymi ludźmi. Nie tylko tymi, którzy sobie żyją tak jak każdy inny człowiek, tylko my jesteśmy ukierunkowani na nieśmiertelność, na przyszłość, która się nigdy nie kończy. Więc ten List do Galatów będzie ożywieniem wiary. No bo skoro chrzest daje nam wiarę, a my wrócimy do tej prawdy, no to być może coś tam się stanie wśród słuchaczy, którzy będą słuchać Pisma Świętego właśnie poprzez ten List do Galatów. Wiele parafii na pewno podejmie wysiłek, ale też powiedzmy tę radość propagowania Pisma Świętego. U mnie w parafii Dzień Biblijny, bo do tej pory to był Dzień Biblijny, Niedziela Biblijna i Tydzień Biblijny, tym razem to będzie Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. My ten Dzień Biblijny jako Dzień Parafialny obchodzimy już przynajmniej od 2009 roku, tak samo jak ruszyło dzieło właśnie tych Dni Biblijnych w Polsce. U nas w parafii mamy zwyczaj już od kilku lat, że poszczególne Ewangelie przepisujemy ręcznie. W tym roku, właśnie w ramach tego dnia, kiedy chcemy dotknąć Pisma Świętego, uczyjmy to faktycznie. Czyli każdy z nas będzie mógł dotknąć Pisma Świętego własnoręcznie. Każdy z parafian, oczywiście każdy, kto będzie chciał, otrzyma taką kartę. Tu już akurat kilka osób zaczęło wypełniać taką kartę, którą będą mogli ręcznie przepisać z poszczególnym fragmentem już przeznaczonym do przepisania, żeby wiedzieć dokładnie, które, żeby nie było, powiedzmy, pomyłek. Każdy nie tylko czyta Pismo Święte, nie tylko musi przemyśleć w głowie, ale musi sobie przepisać po to, żeby właśnie to Słowo Boże dotknąć. Przepiękny jest ten moment rozumienia Pisma Świętego właśnie jako czegoś, czego się dotyka, chociażby w judaizmie czy w islamie, kiedy Słowo Boże, czyli Koran czy Torę, nawet nie wolno rzucić na stół. Tam za tego typu rzeczy grozi czasami kara bardzo konkretna. U nas w Polsce czy w chrześcijaństwie bardzo żeśmy się obyli ze Słowem Bożym, więc chciałbym powrócić u siebie w parafii do szacunku dla Słowa Bożego, kiedy każdy może ręcznie przepisać, wie, że włożył w to trud i to Słowo Boże do mnie przemawia. Więc w parafii będziemy w tym roku przepisywać Ewangelię Świętego Mateusza i myślę, że w ciągu tygodnia czy dwóch zakończymy to przepisywanie. Później to jest oprawione w trochę większy sposób.
to wygląda następująco. Wtedy by można było przeczytać sobie taką księgę. Każdy wie, bo się podpisuje, który fragment przepisywał. I to jest takie dotknięcie Słowa Bożego. Ale też w tym roku, w czasie tego dnia biblijnego, będziemy pomiędzy mszami robić maraton biblijny. To znaczy wyznaczone osoby, które się wcześniej zgłosiły, mają własny fragment Listu do Galatów przeczytać i czytamy pomiędzy mszami tyle, ile zdołamy. Po drugiej mszy kontynuujemy. Jeśli się okaże, że skończymy wcześniej, to zaczynamy jak gdyby od nowa. Właśnie po to, by każdy mógł własnym głosem przeczytać i siebie usłyszeć, który czyta to Pismo Święte. Na pewno przyjdzie rodzina, która chce posłuchać, jak ich syn czy córka, bo to szczególnie młodzież będzie czytać, czyta to Słowo Boże. Nie dla każdego oczywiście będzie łatwo przez mikrofon czytać to Słowo Boże, więc mamy jeszcze inny sposób propagowania Pisma Świętego, czyli nie tylko czytanie, jak to właśnie ten dzień przewiduje, ale chcemy też propagować czytanie Pisma Świętego w mediach elektronicznych. To znaczy, jest to na przykład piękna inicjatywa pana Krzysztofa Czyczota, który tworzy Biblię audio. Zaprosił, czy ciągle zaprasza różnych aktorów czy amatorów, którzy czytają poszczególne fragmenty Pisma Świętego, czy poszczególne role. Są też nagrywane chociażby odgłosy Ziemi Świętej i można sobie poszczególne fragmenty Pisma Świętego ściągnąć na swój telefon i na przykład chociażby w domu, czy nawet jak ktoś idzie biegać sobie koło bloku, to może sobie słuchać Słowa Bożego, ale też można ściągnąć, jak mówiłem też wcześniej, aplikacje, które sprawią, że w telefonie mamy Pismo Święte. Nie musimy nosić ze sobą nawet tej wersji takiej kieszonkowej, czy takiej większej. Mamy w telefonie, jedziemy na przykład do pracy, do szkoły, mogę sobie załączyć poszczególny fragment, mogę przeczytać i tym Słowem Bożym żyć, bo nie chodzi o samo czytanie, nie chodzi nawet o słuchanie. To chodzi o to, by tym Słowem Bożym żyć, bo kiedy ja usłyszę to Słowo Boże, zaczynam tym Słowem Bożym żyć, to znaczy, że ono do mnie trafiło. Tragedią by było, gdyby człowiek obsłuchany Pismem Świętym, który by znał Pismo Święte, nawet na pamięć, na wyrywki, potrafił powiedzieć cytaty, jak czasami Świadkowie Jehowy, nie potrafili tym Słowem Bożym żyć. To byłaby porażka, to znaczy, że Słowo Boże było zmarnowane, a ono nie może być zmarnowane. Więc ten dzień, który nas czeka i cały tydzień biblijny, to właśnie po to, by człowiek usłyszał Słowo Boże, może i sam sięgnął po to Słowo Boże i czytał, ale by zaczął żyć. Jeśli to by się udało, to byłby to sukces i tego właśnie dzieła, ale też i myślę, że sukces duszpasterski w każdej parafii.